Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie moi drodzy, będzie o mechach, które są dodane na konsoli, będzie o dwóch czołgach premium i o nerfie, jakie otrzymały kołowce na serwerze testowym. Zaczynamy może od mechów. Nie dotyczy sprawa PC-towej wersji, bardzo mnie to martwi, bo na konsolę zapowiedziano właśnie takie oto mechy i szczerze mówiąc, jako oddzielny tryb, jakaś taka zabawa, event, bardzo bym chętnie widział coś takiego w wodzie PCowym. Chłopaki na konsolach dostaną chyba mapę specjalnie do tego przygotowaną i będą mogli ujeżdżać takie oto maszynerie. Szczerze mówiąc, po jajach Stalina, jeżeli ktoś nie wie, co to są jaja Stalina. To może wpisać sobie na YouTube na pewno znajdzie mój filmik o tych rzeczach. <laughs> no, coś takiego byłoby fajne. Wiadomo, że to nie na stałe, tylko jakiś tam tryb. O, ten jaki, proszę bardzo. Tryb tylko taki jakiś dodatkowy, ale każde tego typu urozmaicenie. O, proszę bardzo. Pociski uranowe. Mapa będzie wyglądała tak, z tego co widać i tu już w akcji jest właśnie taki mech. Jeszcze ma tutaj jakieś silniki kurcze odrzutowe. No, wygląda to ciekawie. Nie wiem ile, znaczy napisano pewnie tu, ile to będzie trwało. Uwaga, uwaga. Od 29 stycznia do 4 lutego nowy tryb o nazwie przeciążenie rdzenia doda wielkie mechy do World of Tanks Mercenaries. No dobra, słuchajcie, fajne. Szkoda, że nie na pc bo szczerze mówiąc, już dawno nie było jakiegoś takiego naprawdę fajnego. To ostatnio tych Halloween nie było tak ciekawe jak na przykład poprzednie, gdzie był ten wielki czołg prawda? A tutaj tak się to będzie prezentowało. <laughs> Myślę, że całkiem ciekawa rzecz. Ale to na konsolach nas to nie dotyczy, więc teraz wracamy już do normalnego wota PC-owego. Moi drodzy, taki oto mały pojazd kołowy będzie prawdopodobnie prezentem z okazji dziewiątych urodzin World of Tanks. Uważam, że prezentuje się nadzwyczaj pociesznie. Lubię takie rzeczy. Może jeszcze obejrzyjmy sobie te zdjęcia, zobaczcie. Kurde, jaki resor. Fajne, fajne. Zaraz zobaczymy jakie to uzbrojenie będzie miało. Ale pojazd pojazd wygląda ciekawie. Jakieś elementy są. Dobra, i teraz troszeczkę tylko danych: będzie to dwójeczka. Ilość HP 140, moc silnika 220 koni przy. u lala! Przy 6,3 tony. Zobaczcie, stosunek mocy do masy: 34 konie na tonę. To jest nieźle. Prędkość maksymalna do przodu: 69, do tyłu: 30. No, czyli typowy bączek to będzie obrót kadłuba 34, wieży 42, opory gruntu, no nie są jakieś tam super, hiper, niestety, pancerz kadłuba nie istnieje, 15 mm, więc pomijmy, zasięg widzenia 280 i działko, działko 25 mm z demedżem 27 i penetracją na goldzie 68, a na zwykłym, 46 DPM wychodzi, 771 Szybkostrzelność, 28 Czas przeładowania, 2,1 Celność, no tutaj jakiś delikatny buff, 0,43 miało być, będzie 0,42 Czas celowania, 1,8 i wychył działa, minus 12. Czyli depresja taka całkiem spora. Polepszono jeszcze współczynnik kamuflażu. Także prawdopodobnie za darmo dostaniemy właśnie ten mały pojazd. Jedziemy dalej. W teście 1.4 zmiany, i tutaj najistotniejsza zmiana jest, że usunięto tryb przyspieszania dla pojazdów kołowych. To jest no, jedna z głównych takich mechanik, prawda? Więc e, czekam, jutro prawdopodobnie pogramy sobie na streamie, bo dzisiaj już widzę, że wybraliście grę niespodziankę. Gra była darmowa niedawno, podpowiem. E, więc ją zgarnąłem i dzisiaj na streamie sobie ogramy. Gra jest tajemnicza, mam nadzieję, że wam się spodoba. A jak będzie do dupy, to po prostu się wyłączy i już. I tak była za darmo. Także to jest ten newsik, dalej jest e, lancence. Czyli Szwecja będzie miała swojego premiuma i mamy tutaj nerf, Jak widzicie, pancerz kadłuba miał być 100 mm z przodu, a będzie 60. No to jest nerf kolosalny, prawda? No, ze 100 na 60 to jest coś, nie, czego nie lubimy za bardzo. Tak ten czołg wygląda, ale to już mówiłem o tym. Ciekawszą rzeczą jest zdecydowanie ciekawszą. Zapowiedź nowego czołgu z drzewka Czechosłowacji, bo to jest to TVP T27, czyli to jest dla fanów pojazdów z magazynkiem, bo to będzie magazynek. Także, no kurczę, coraz więcej mamy tych magazynków premium. Kiedyś nie do pomyślenia było, teraz już nawet ruski czołg potrafi mieć magazynek. A tutaj zobaczcie. Medium tank. Mamy pancerz kadłuba słaby, czyli 65-40-40. Wieża tutaj 100 mm z każdej strony. Moc silnika 900 koni. Obrót wieży 40, kadłuba 44. Zasięg widzenia 390, czyli naprawdę duży. No. Pociski w magazynku 3. Prędkość maksymalna 50 do przodu, 20 do tyłu. Stosunek mocy do masy naprawdę fajny. 22,5 konia. Nie ma tu oporów dla gruntu. Ciekawe jak to jest tam zgrane. Penetracja 202. No kurczę, dla Meda no to chyba powinno wystarczyć. E, mamy 242 tutaj e, na Goldzie. Damage 240 i mamy celność 0.38. No, czyli snajper to to nie jest, ale za to zobaczcie czas celowania 1.9 a przeładowania 1.8. To jest przeładowanie pomiędzy pociskami w magazynku, no czyli nie jest to zgrane, niestety. Czas przeładowania magazynka 20 sekund i wychył pionowy działa. Depresja jest 8 stopni, a elewacja 20 stopni. Czołg wygląda na naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Na pierwszy rzut oka, jak się tak na niego popatrzy, no to oczywiście jest skojarzenie z linią czechosłowacką, ale jeszcze jeden czołg tutaj przychodzi na myśl, mianowicie móc, prawda? Taki jest dosyć, dosyć podobny. Natomiast, biorąc pod uwagę, że to jest będzie magazynek, i co 20 sekund będzie miał te trzy pociski, no to zdecydowanie powinien być pojazd lepszy. Tak tutaj wygląda, jeszcze nie oteksturowany. Także kolejna, kolejna premka, ale tym razem w drzewku czechosłowackim, czyli tam, gdzie premki brakuje. Tak jak już Wam kiedyś tłumaczyłem, jestem za wprowadzeniem do każdej linii premki jakiejś wysokotierowej, tak żeby nie było już jakaś linia jest goła i po prostu nie mamy możliwości tam sobie kupić czołgu premium. Na przykład jak ktoś lubi linię czechosłowacką, no to może chciałby tylko tym grać i mieć czołg premium, teraz będzie miał. No, czy będzie za mocny, czy za słaby? Absolutnie nie wiadomo. Zobaczymy. Jeszcze wiadomość jest jedna, taka powiedzmy... Troszeczkę luźna, czyli WOD Blitz. Współpraca z zawodnikiem MMA Aaronem Pico. Od dzisiaj, za krytykę mobilnego World of Tanks Blitz czeka w pieprz, bo straszenie czarną wołgą już jest passe. Akurat MMA się, jak pewnie większość z was, z was wie, bardzo mocno interesuje od wielu, wielu lat, więc coś mogę powiedzieć. No, Aaron Pico. Nie wiem czy jest dobrym zawodnikiem, żeby reklamować grę, nie wiem co przyświecało tutaj. W tym pomyśle jakimś tam marketingowcom, żeby jego zaangażować. Tu są oczywiście jakieś bzdety, jeszcze w opisie, że tam jego pradziadek był czołgistą, coś tam super grato jest i tak dalej. W każdym razie, Aron Pico nie jest absolutnie, moi drodzy, jakimś super rozpoznawalnym zawodnikiem. Przede wszystkim jest to zawodnik organizacji Belator. Belator, no, jest popularny, powiedzmy w miarę, ale tak naprawdę ostatnio w środowisku MMA już nie mówi się na niego Belator, tylko Geriator, ponieważ to, z czego słynie Belator, to organizacja walk dla weteranów i to tak przez duże W. Także, hmm, kto mógłby być na to miejsce? Znaczy. Jeżeli już musieli dać zawodnika MMA, to wydaje mi się, że mogli wybrać jakiegoś nawet emeryta, który w geriatorze nie walczy, co prawda, ale rozpoznawalność ma. Mogli wziąć na przykład GSP, który pewnie kasę by przytulił, bo dlaczego by nie? Znaczy, możliwe, że GSP jeszcze zawalczy, ale coś czuję, że może i nie. Choć pewnie większość z nas chciałaby, żeby obił japę ryżemu. <ścoughs> no ryży stłamszony yy, przez GSP byłby prawdopodobnie jeszcze bardziej niż yy, przez Kabiba. A przynajmniej tak mi się wydaje, że wszelkie predyspozycje do tego ma. Do tego jak już jesteśmy w Rosji przy rozpoznawalnym zawodniku, zarówno tutaj, czyli po tej stronie oceanu, jak i za oceanem, no mogli do licha ciężkiego wziąć może jeszcze nie emeryta, ale już jedną nogą na pewno na emeryturze, czyli Fiodora, prawda? O, też by chyba Kasiorę jakąś przytulił, chyba że jakieś niesamowite pieniądze by zażądał. W każdym razie, wybranie Arona Pico. Ech, naprawdę nie wiem, nie wiem, co ma na celu. Jest to zawodnik na fali wznoszącej na pewno, on ostatnio wygrywa walki. On walczy na dosyć głośnych galach, gdzie walkami wieczoru są bardzo znane nazwiska. Walczy też w miarę ciekawie, natomiast. No, ja nie wiem, czy, czy jaki jest sens, żeby on reklamował World of Tanks Blitz. Może ktoś z Was ma inne zdanie, ale no, nie wiem. Moje jest właśnie takie. Dobra, to tyle. Żegnam się z Wami, moi drodzy. Koniec newsa. I do usłyszenia.